Halo, halo, kłania się Stachu. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka przygody z grą Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy w dalszym ciągu w Kruczej Przystani. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się zaginionym browarem, a konkretnie beczką z piwem. W międzyczasie zaopatrzyłem się jeszcze w troszeczkę żetonów w ramach Święta Jule i wykupiłem sobie ekwipunek, który był dostępny u Norwida, czyli u tego całego przewodniczącego święta. Tak on się prezentuje. To są, tu macie porównanie statystyk. Powiedzmy sobie szczerze, na razie nie odczuwam jakiejś potrzeby, żeby zmieniać. Dobrze mi w tym tak jak jest. Nie wykupiłem sobie tylko broni, ponieważ na to potrzeba łącznie 300 sztuk żetonów, a no dla mnie to po prostu za długo. Jeżeli ktoś lubi się bawić i tam dłubać po kilkanaście tych żetonów, no to owszem, jak najbardziej. No ale ja tutaj za jakąś taką pojedynczą aktywność tam po 5, po 10 żetonów do 20 w porywach, no to tam naprawdę no to jest trochę ponad moją cierpliwość, także sobie odpuściłem. Niemniej jednak ekwipunek w postaci zbroi, kompletu zbroi, czyli opończa, zbroja, hełm, karwasze i spodnie sobie wykupiłem. Być może w przyszłości będę ich używał, bo one dają jakieś tam możliwości rozbudowania. Moment, które to było? To było to, obrzędowe spodnie są, dają możliwości rozbudowania, aczkolwiek wątpię, żeby te statystyki były po rozbudowaniu lepsze niż mojego obecnego stroju. W każdym razie no, to sobie wykupiłem i tyle. I teraz stwierdziłem, że pójdę do Falki, rozbuduję jej chałupkę. Tym bardziej, że mamy takie zadanie. Zadania, proszę bardzo. I w snach. Mamy zbudować chatę dla Falki. I tak zrobimy. Zobaczymy, co nam później z tego wyjdzie. Bo chciałbym trochę tych aktywności pobocznych tutaj zrealizować. My mamy tych zadań takich troszeczkę różnych. Poza tym no, są, jakby nie było, są klasztory do najechania, które wypadałoby zrealizować, żeby zdobyć surowce. Gdzie to tu było? No dobra, nie, o, tutaj na przykład jest jeden, plus jakieś tam zwiedzanie mapy i odkrywanie tych wszystkich tajemnic, także trochę tego jest. Zwłaszcza tajemnice chciałbym wam pokazać, no bo kartki te na wietrze to są jakby... Po prostu biegasz za kartką i aż ci się udają złapać. Taka ta tajemnica, to każda jest jakaś inna, to są takie fajne mini zadania. Przeklęte miejsca, tak samo dosyć ciekawe rzeczy do odnalezienia. Tutaj jest zresztą następna cała kraina do odkrycia w ramach naszej mocy, bo to jest wschodnia Anglia, ma moc 55, my mamy moc w tej chwili 59 bodajże, z tego co kojarzę. Tak samo jest kilka miejsc do zebrania, do odkrycia i trzeba to działać, ale póki co chata Falki, także idziemy ją rozbudować. Zapraszam do oglądania, do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza, no i gramy. Interakcja. Oj, 60 potrzeba nam, 60 potrzeba nam. I w tym momencie wszystkie moje plany poszły w cholerę. Dobra. No to nie wiem, co teraz zrobić. Kurczę, dobra, okej. Tutaj gdzieś był w takim układzie kartograf. Kartografa też warto rozbudować, bo będzie dostęp do większej ilości map, czy taniej do map, czy co, w każdym razie według tych wytycznych, które możemy znaleźć w
w naszej chacie. Warto rozbudować chatę kartografa. Zobaczymy, gdzie my tu jesteśmy w tym momencie. Co to za człowiek, jak tutaj się kręci? No. No pewnie sześć. Jakie świadczysz usługi? I've traveled this great country and found all manner of secrets, plus a few points of interest. For a price, my maps can be yours. Aha, if you want access to my maps, I need access to a workshop. If you can't build me something, I'd appreciate it. Dobrze. I'll see you later, friend. Zobaczymy, ile nas będzie to kosztowało. Czy nas stać w ogóle? Coś tu jest do znalezienia. Okej, interakcja. Też 60. No to kicha, nic nie zrobimy. W takim układzie, kurde, no miałem nadzieję, że się coś uda zrobić. Porażka. Okej, to w takim układzie pójdziemy do chaty łowców. I tam mamy co? Tam mamy zadania. Dobra, nowy dom to nie wiking do wynajęcia, historia ukrytych to nie łowczyni. Okej, pójdziemy, bo tam mamy wilki do zlikwidowania. I musimy z nią porozmawiać na ten temat. Dobra. Petra, budzimy się. A to ty jesteś, tak? Czy to nie Petra? Aha, to jest... Nie, to nie. Tu jest Petra, dobra. Petra, good day. Oh, you're back. No to idziemy po te wilki. I'll join you now. Good. A pack of wolves is a foolish thing to underestimate. Let's go. This way. I last saw them prowling around just up the hill. You lead. I'll follow. No Petra, idziemy. Ponieś our settlement is in quite a nice spot. Beautiful terrain and the animals here are healthy and populous. But wolves are a worry. It may be why the Ragnarssons moved on. Humans upset the balance of nature, and nature pushed back. By attacking us. A wolf will do whatever it takes. They were displaced. Now they come to our door. Nonsense! It is not that complicated! You do not appreciate... A, tu jeszcze miałem zahaczyć o tego. Come this way. That is why you misunderstand. O tego gadułę. No, a to innym razem. Lecimy. Lecimy, nie ma czasu. Tutaj jakiś most. O, wiewiórka. Look here. Breadcrumbs and crusts. They must have stolen something from Tarbin's store or off a table somewhere. You saw breadcrumbs from where you stood. They stand out clearly from the soil and grass. See there? Come. No nie widzę. Ah, smell that. That's a male wolf, marking his territory, warding off the competition. How do you know it's a male? A different odor. You pick it up. No to idziemy. How did you come to be such a skilled tracker? My family were hunters and trackers, from further east than you've ever seen, I imagine. But I've lived in England for most of my life. This is where we found Wallace. You two are siblings, as Sigurd and I are siblings, bound by honor. Not blood. Yes. To hear my mother tell it, we came upon Wallace abandoned, a babe in the woods. We took him in. Dobrze, można iść. Look. The wolves made a kill here. They're in the area. No, tu nawet coś widać, jakieś those trails. Krwi. They must have dragged the poor beast away. We're getting closer. O, następne zwłoki. Ah, see those teeth marks on the carcass? They're different. This is the pack's doing, not just one. That's right. Let's go on. No prowadź. So, your family found Wallace in the woods? We were traveling through the forest when I spotted a white elk ahead of us. I chased it, hoping to take it down. I lost it as I came to a clearing. And there on the ground was a wee babe. Our little Wallace, swaddled and alone. Ah, look at that. The pattern on the grass.
They slept here. I am impressed, Petra. You have a raw skill. You have seen nothing just yet. So, you saw a white elk, and that led you to Wallace. That's right. It felt fated. We took him in and nursed him back to health. I was scarcely more than a toddler myself then. And from that day forward, we were raised as brother and sister. Hmm. These kills are fresh. They're likely near enough to hear us. Probably fled the scene not long ago. Dobra, są owieczki. I think we found our wolves. You there! Get to cover! Eivor, with me. Let's end this. I'm at your side. No. Rozpraw się z wilkami. I need your eyes, my friend. Czyli że gdzie? No, gdzie? A to tutaj, przed nami, dobra. Szybciutko. Okej. Tu się udało. Nawet prowiant się udało zdobyć. Teraz lecimy porozmawiać z chłopem. Chłopie, czekaj no. There. That should be all of them. Oh, thank you. Thank you so much, both of you. Are you all right? Were those your sheep? They were. God take them. They were all I had in the world. Poor blighters never stood a chance. I lost my cows some months back. Now the sheep are gone. Frowning Jesus, what sort of farmer am I? I'm sorry for your loss. With the wolves gone, you can recover in peace. Not without the blessings of God, I won't, but I shall try. You have your life, farmer. With that alone, you can always rebuild. Eivor, hold. I hear something. What? Oh, oh goodness gracious me! Felix, Rosemary, my beauties, you're alive! Come here, my precious angels! Well, that worked out. This was grand, Eivor. You hunt almost as well as you fight. Give me a few weeks. I'll learn to track as well as you. Or better. I would be happy to be so humbled. This was a joy, Petra. Do not hesitate to call on me the next time you spot any errant beasts. You were the first on my list, Eivor. See you soon. Okej. Zadanie ukończone. Bardzo fajnie. Dwa punkty. Dwa punkty. Dobra. Dwa punkty do przodu. Sprawdzamy następne zadanie, jakie mamy do zrobienia. Czyli tak, w snach na razie nie, bo nie mamy materiałów. Kłopoty piekarza. Pójdziemy do Tarbena. W ogóle u Tarbena, nie wiem, czy ja to zrobiłem w trakcie nagrania, czy poza nagraniem. Znalazłem notatkę, która wskazywała, że on jest jakiś krwiożerczy, że ma jakieś takie dziwne fazy na zabijanie, czy coś w tym stylu. Będę musiał tam wejść i wam pokazać jeszcze raz dla świętego spokoju. No ale tak czy inaczej lecimy wykonać zadanie.
Może gdzieś tu się uda znaleźć jakiś prowiant przy okazji. Chociaż czy ja jestem pełny? No nie, pełny nie jestem, ale dużo na szczęście mi nie brakuje. Dobra. Jesteśmy w miarę ogarnięci. W ogóle to... jest jakieś... osiągnięcie za wypuszczenie świetlików w osadzie, ale nie wiem o co chodzi, nie wiem w którym miejscu, nie wiem co i jak. Także na razie... na razie to zostaje. Świetlików mam bodajże 2 złapanych. Także wszystko przede mną. Kojarzy mi się, że gdzieś... jak gdzieś szedłem przez krótszą przystań, to pojawiło się jakieś takie okienko, żeby właśnie wypuścić świetlika. I być może na coś takiego natrafię jeszcze, ale nie pali się. Dobra, jest Tarben. I notatka tutaj. Czytaj. Bardzo stary list. Tarbenie, modlę się, by ten list zastał Cię bezpiecznym. Zostało mi już niewiele czasu, choć gorączka raz pojawia się, raz znika. Zakażenie. Całe życie pełne przemocy i walki, a dopaść mnie ma zakażenie? Być może szybkość, z jaką zadawałem śmierć słabym, zniczyliła mnie na to powolniejsze umieranie. Te, w których człowiek ma czas rozmyślać. Nie będę przyciągała tego listu, choć czas się dłuży. Twoje pragnienie cudzej krwi otrzymałeś ode mnie. Ale nie tak zostałeś stworzony. Kiedy się urodziłeś, byłeś dobry, słodki i kochający. Łagodny i kojący. Mimo twojego wzrostu, w tym właśnie leży twoja siła. Powinnam to była zrozumieć i pozwolić ci być człowiekiem pokoju. Więc zamiast tego, póki jeszcze żyjesz, chcę byś wiedział, że możesz nim się stać. Że możesz przestać walczyć, przestać zabijać. Przestań szukać w tym chwały. Zamiast tego, kochaj, uzdrawiaj, bierz w objęcia, piecz chleb. Stań się tym, kim ja nie pozwoliłam ci zostać. I gdy będę wspominana jako bezlitosna, nie pozwól, by rozumiano to jako pochwałę. W potędze, jaką posiadłam, nie ma żadnej chwały. W następnym życiu będę lepsza. Kocham cię, twoja matka. Dobra, czyli matka była generalnie taka krwista i syna tak ukierunkowała, tak? No i dobra, niech będzie. Zobaczymy, może Tarben w tym celu chce coś zrobić takiego miłego, żeby stać się lepszym. Zobaczymy. Tarben! Eivor! Shall we go? Shall we go? Lecimy. That's a relief. I did not fancy asking Holger. No, zapraszamy na targowisko, czyli ja mam iść sam, tak? Niby z Tarbenem, ale... Tarben! What brought you to our clan? Your reputation. Heard no idźesz przecież. Do łódki, okej. Said you had settled in the center of Mercia, taking in whatever flotsam, jetsam and jumble of misfits came to your docks. And this appealed to you? More than anything. Always been a bit of a drifter. The thought of settling in a rowdy camp felt like a good balance. And being a baker, I knew my services would not be sniffed at. No, trzeba będzie jeszcze jakiś najazd zrobić jeden z drugim, żeby zdobyć surowce. Bo mamy materiały budowlane, nie mamy surowców. Nie wziąłem cię za bakera, kiedy się spotkałem. Masz wygląd kogoś, kto swingi an axe. I do hear that a lot. But baking is your only craft, is that right? I have always enjoyed it. And I have always been good at it. But when I'm not able to find such work, I take odd jobs where I can. So long as I can work with my hands. Well, we have that in common. To kurde, ale daleko płyniemy po jakieś zboże, tak? Czy coś takiego? A question, Eivor. You're a warrior, a fighter. That much I know. But if you could stop fighting, what would you do? You ask the wrong question. I can stop fighting. But to do so would be to deny the essence of who I am. I think you mean, if I had to stop fighting, what would I become? No, you've given me the answer I want. It's good you found what calls you. A rare and happy thing. Okej, okay, no czyli jako tako jesteśmy. Dobrze.
Zapraszam. Oj. Aha, to gra sama. Dobra. Targowisko, dzień dobry. Tanio, tanio. Yes, yes, I see you both. What can I? It's you. What are you doing in Mercia? Collecting grain. 30 silver's worth if you can spare it. I do have the coin. Right. Well, take what you need and get going. That should cover it. Thank you kindly. Of course. And you, you take good care of yourself. Yeah. Czyżby jakaś wcześniejsza ofiara Tarbena? Skoro nieco machał toporem, zobaczymy, co, gdzie my jesteśmy w ogóle. Aha, tutaj, że tak powiem, nic nowego. Dobra, wracamy zatem na łódkę. Bierzemy ster i lecimy. Z biegiem rzeki do celu. Kurde, bierze te zakręty, jakby tu tirem jechała, czy tam, nie wiem, na wodzie. W perspektywie tej notatki tam od niego z chaty, plus tego, co powiedział, że bierze, co się da. W sensie, jeżeli nie ma innej roboty, jak pieczenie. About your question earlier, what would I do if I weren't a warrior? I would ask the same of you. Is baking bread your greatest wish? Is there something wrong with wanting to bake bread? The Romans baked bread. The Egyptians baked bread. It is a fine trait. But is it your calling? It is my calling to feed people, I'd say. Be of service to those I care for, and who care for me. That brings me joy. Put that way, it is a noble pursuit. I don't know that it's noble. It is simply what gets me up in the morning. It gives me purpose for the rest of my day. Niech i tak będzie. I hop do wody. Zamiast kulturalnie zejść na pomost, to nie, on siup do wody. Może być, no, jak tak lubi. Tylko pytanie, czy z workiem zboża, czy na plecach, czy nie. Bo nie zwróciłem uwagi. No, co to tak długo trwa? O ludzie, no przecież bądźcie... Need help with your grain? No need, no need. I'll do the rest myself. Bring it in and put it where I like. All right. It was good to speak with you, Turpin. A welcome diversion. You too, Eivor. Thank you for your help. Bardzo proszę. Kłopoty piekarza ukończone. I znowu dwa punkty. I mamy 8 już, tak? Rozdamy je sobie chyba, ja sobie je rozrzucę poza nagraniem. Zadania. Co mamy dalej? Krótka historia ukrytych. Aha, czyli szukamy dalej stron kodeksu. Mamy w tej chwili 2 z tego, co kojarzę. W snach niszczenie zakonu, nowy dom. Kurde. Świat. Co my tu mamy na świecie? Na świecie mamy tak. To jest w naszym zasięgu, to jest w naszym zasięgu. Tutaj wszystko jest złupione. Tylko tutaj na samym końcu zostawiłem jedną, ale to chyba tam się przejdę poza nagraniem. Nie będę tutaj. Ewentualnie jeszcze bym zobaczył, jak wygląda składanie ofiary na ołtarzu. I chyba tutaj się wybierzemy. Ewentualnie po drodze z ołtarza przelecimy tutaj parę tych tajemnic, żeby... Oj, tu jeszcze skarby do tego. Parę tych tajemnic, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
żeby zobaczyć, cóż tam ciekawego twórcy wymyślili w ramach minigierek, różnych czy mini zadań. O, tak, pospolite materiały. No i męczą mnie te trzy poroża jelenia cały czas. Pytanie, czy one są dostępne tutaj, czy może tylko w Norwegii? A właśnie, a propos Norwegii, żeby się nie okazało. Znaczy, kurczę, jeszcze będę musiał chyba zajrzeć do Norwegii i tam przelecić tą mapę, pozbierać skarby. Bo w sumie nie wiem, czy jeszcze gra, czy fabuła gry każe nam tam wrócić, czy nie. Dobrze. Tak? W ten sposób? Aha, bo jesteśmy w stoczni, dobra. Okej, to w takim kładzie odchodzimy od steru. Chłopaki, puszczam was wolno, bawcie się. A ja sobie pójdę do ołtarza. I tam złożymy nasze trzy zajęcze łapki w ofierze. Jestem ciekaw, czy coś się będzie działo, czy to jest jakiś mistyczny ołtarz, że tam, nie wiem, jakaś zjawa się pokaże, czy coś. Albo ołtarz powie, dziękujemy ci, dobry wędrowcze. Czy tam cokolwiek. Zobaczymy. Ołtarz jest już. Kurczę, pięknie to wygląda. Drzewa kolorowe. Jesienną porą. Ołtarz ofiarny, bardzo proszę. Czytaj. No to już chyba było, tak? Dobra. Trzy razy zajęcza łapka, bardzo proszę. Okej. Na ołtarzu chyba, ja w sumie nie zwróciłem uwagi, ale zdaje się, że pokazały się te linie. No dobra. Okej, i to już. No jak już, to już. Dobra, skoro to już jest poza naszym zasięgiem, wobec tego lecimy tutaj. Tutaj mamy tajemnicę plus skarb. I tak powoli trzeba to ogarniać. No, ja wiem, tak. No przecież nie tak. Ojoj, a co to mi tu teraz? Ta ci dopiero niespodziewajka, podnieś się. Ale numer. Wziął mnie jeden, zaatakował, ale bajer. A przedtem była sytuacja jakiś czas temu, że mnie kogut zaatakował też. To ci dopiero. No cuda się dzieją normalnie. Co za historię. Dobra, idziemy, jesteśmy przy tajemnicy. Jakaś chałupka. Tu jest duży jeleń. Może by się go pozbyć. Tutaj jakieś pusto odsłonięte. Cześć jeleń, co powiesz? Skóra i kopyto. W sumie kopyto jelenia też do czegoś tam się przydawały, nie pamiętam już do czego. A, do naszego łowcy w Krucie Przystani. Tu mam z kimś do pogadania. Będziemy się z nim lać? Takie mam wrażenie.
Co on taki duży? All right there, you speedy hare. No entry to you past this point. Without a password to anoint. A czyli jeszcze nie mogę, tak? Muszę mieć trzeci poziom. A, to jest poziom charyzmy. Dobra. No to za jakiś czas dopiero. Co to za miejsce? A den for those who answer the call of a slick and slippery midnight brawl. To compete, a phrase that must be spoken, but it seems you don't yet have this token. Worry not, young pup, and look around. If memory serves, there's a clue to be found. No i kiszka. Można tu wejść na górę? Mamy się rozejrzeć? Chyba się nie będziemy bawili z typem. Skoro nam chary... Patrzcie, miałem zajrzeć do tego. Do tego pyskowacza w krótszej osadzie. Ale tutaj obok jeszcze są jakieś drobne skarby. Więc proszę. Nie aż tam daleko, 30 parę metrów. A na górze, okej. Okay. Da się tutaj jakoś wejść? Jest to niewątpliwie wyzwanie. Tu się nie da wejść. Ciekawe, dobra. Zapraszam do góry. Tak. Aha, ale można tędy. Bardzo, bardzo mi przyjemnie z tego powodu. Okej, okay, też się udało. Czytaj. Hasło. Podsłuchałem i chyba wiem, jakie jest hasło. Pięści z kamienia i szczęki nie do skruszenia. To właśnie muszę powiedzieć, żeby wpuścili mnie do klubu pięściarskiego. Aha, czy jest klub pięściarski? Pytanie, czy ja jestem na tyle silny, żeby mieć szansę na dostanie się tam. Pięści z, jak to szło? Pięści z kamienia i szczęki nie do skruszenia. Zobaczymy, czy... Zobaczymy, czy to wystarczy. Aha. All right there, you speedy hare. No entry to you past this point. Without a password to anoint. Okay. Naked fists and wall-eyed lisps. Ah, keen eye and clever nose. You'll need them both to keep on your toes. Enter, enter, take your shot. But careful, don't get beat to snot. Dobra. Are you ready? Gruba sprawa. Spróbujemy, czy to się uda, ale będzie ciężko. Coś czuję. And now for your opponent. Let's see if you don't take a fall against the one they call the Wall, Edward of Lincoln. Zobaczymy, może być ciężko. Mam wrażenie. No odsuń się przecież. Udało się, dobra. Watching you rub bodies was an absolute treat. You move just like a noodle. My favorite thing to eat. It leads me to no end to watch you fight again. So whenever, now or then, return promptly to my den. Dobra. Zasadniczo tajemnica została z grubsza rozwiązana.
czytaj. Notatka członka klubu. Uwielbiam tu być. Wśród tych chłopaków czuję się jak w domu. Mam wrażenie, że to moje miejsce i moi towarzysze. Czy okładamy się, aż we łbach zabłysną nam gwiazdy? Tak. Czy mam teraz mniej zębów niż palców? To też się zgadza. Ale każda walka, choć okupiona potem i cierpieniem, zawsze kończy się sportowo. Uściskiem, poklepaniem po plecach, czołkiem. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym być gdzie indziej. Dobra, ale teraz pytanie, co mam się... Czyli to jest, krótko mówiąc, stała atrakcja. Czy mam tu może wszystkich pokonać? Ciekawe. Dobra. No ciekawe, ciekawe, tak czy inaczej. Tutaj jest większy skarb i przypuszczam, że tu będzie jakieś obozowisko bandytów. Bo to z reguły w tej grze tak jest, że jak jest jakiś większy skarb, a nie ma miasta, gdzieś w pobliżu to jest jakieś obozowisko bandytów i trzeba się z tym zmierzyć. Zatem zakładamy nasz kapturek, zasilamy się w prowiant, skoro mieliśmy taką możliwość, i lecimy. W międzyczasie pooglądamy sobie wspaniały zachód słońca. Tu coś widzę. A, okej. Okay. Już. Nie, pomyliłem się guziki, przepraszam. Bo mamy to zrobić w ten sposób, że. O, tu widzę, troszeczkę tego jest. Tu jakiś. A nie, to jest. Myślałem, że to leżą jakieś zwłoki, a to jest. A to są. To jest ruda żelaza, tak? Tutaj. Po kolei trzeba likwidować. Zapraszam. Jakiś Goliat. Dobra, trudno się mówi. Będzie mi tu sugerował. Spokój ma być. Leży cichutko i nie ma ludzi. Uprasza się o ciszę. Okej, okay. Ktoś tam jeszcze został, czy już są wszyscy pokonani? Tutaj się ktoś skrada, dobra. Bardzo mi przyjemnie. Oj, nie trafiłem. O, bardzo mi przyjemnie. Cholerka, trzeba stąd zejść, bo się za bardzo wystawiamy na strzał. Dobra. I tutaj jednego mniej. No gdzie mi tu? Dobra, możemy się troszeczkę zasilić, bo... A już to szybko poszło. Tutaj coś mi pokazuje. Podniesienie. A to do czegoś służy? No wręcz niekoniecznie. Niekoniecznie.
skały, ale do niczego one są niepotrzebne. Dobra, jest skrzynia raz. Srebrne i materiały budowlane. Może być materiałów budowlanych mamy od groma, mówiąc krótko. Czego nie można powiedzieć o... Czego nie można powiedzieć o surowcach, które można zdobyć tylko w klasztorze. Nie chcę zabierać prowiantu, ja chcę przeczytać tą notatkę tutaj. No patrz przecież... No i nie przeczytam, bo... Czytaj, dobra. Nabazgana notatka. Kolmanie, idę do starych ruin na zachód stąd, żeby nazbierać grzybów. Powinienem wrócić przed zmrokiem. Nie mogłem znaleźć swojego noża, więc zabrałem twój sztylet. Nie musisz zatem zachodzić w głowę, gdzie go posiałeś. Ordlaf. Okej. Taką mamy informację. Przeszukanie. Ruda żelaza. Mniejsza runa asasyna, bardzo proszę. Ciekawe. No, co tu się dzieje? No i mówię, pytanie, czy... Zakładam, że... Tutaj ten klub pięściarski, czy to on działa tylko jednorazowo, czy za każdym... Czy muszę ich pobić wszystkich, żeby się znacznik zdjął? Póki co nic na ten temat nie wiadomo. A czekaj, bo brakuje mi strzał. Dobra. Znaczy brakuje. Ubyło mi kilka. Tutaj się leją. Z jakimś niedźwiedziem. Czy co to tam? Czy jeden ich atakuje? Co to tutaj kurwa? To dzik? Ludzie, co za cuda się tutaj wyprawiają. Idziemy, pardon. Mój ci on. Będę miał kiełdzika do schandlowania. Będę miał kiełdzika, będę miał kiełdzika, tra la 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 la. Zbieraj. Opal, o proszę bardzo. Jak znienacka. Materiały budowlane. I kolejne materiały budowlane. Jakżeż przyjemnie. No i co? I zostały nam w tym rejonie trzy tajemnice plus bogactwo jakieś. No i co? Zwłaszcza te tajemnice. Fajnie by było zobaczyć, co one są. Ale zrobimy sobie już je w następnym odcinku. Bo tutaj czas kończyć. Odpocząć. Pooglądać krajobrazy, ale kurde niebo. Fajne. Przez chwileczkę. O, jeszcze właśnie, jeszcze spadająca gwiazda jeszcze do tego wszystkiego. Fajnie. Dobra. My tu gadu gadu, czas leci. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym będziemy odkrywali lokalne tajemnice. A tymczasem żegnam się z wami, a tego dzika sobie ciachnę poza nagraniem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.